porcelana jest produktem niezwykłym. Kunsztem, jakością i pierwotnym przeznaczeniem dorównuje dziełom sztuki, stanowiąc ozdobę domu. Jednocześnie jest to produkt użytkowy. Sięgając do korzeni wielowiekowej produkcji porcelany w Polsce, opartej na tradycyjnych recepturach, wzbogaconej o nowoczesną technologię wytwarzania, powstał nowy kształt porcelany – Maria Paula. Wszystko zaczęło się od pomysłu. W studio projektowym zespół projektantów tworzył poszczególne elementy porcelanowej zastawy, planując najdrobniejsze detale. Obecnie rozwój technik komputerowych pozwala na projektowanie trójwymiarowe. Drukarki 3D umożliwiają wydruk wzorów, które dokładnie odpowiadają kształtem i rozmiarami finalnym produktom. To ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej nowego fasonu porcelany. W ten właśnie sposób projektowaliśmy fason Maria Paula. Po akceptacji wzorów można przystąpić do produkcji. W polskiej fabryce porcelany Chodzież i Ćmielów tworzy się unikatowe przedmioty, dbając przy ich wykonaniu o detale, kładąc nacisk na kunszt ręcznego wykonania i zdobienia. Podstawą są surowce. Starannie dobrane wysokiej klasy skalenie i kaoliny, precyzyjnie odmierzane i mieszane w młynach, pozwalają uzyskać porcelanę o głębokim odcieniu bieli. Surowiec w postaci twardej masy trafia na formownię. Proces formowania jest od wieków najlepszą metodą produkcji salaterek i filiżanek. Filiżanka z fasonu Maria Paula posiada stópkę, którą należy bardzo precyzyjnie przykleić. Jest ona ręcznie czyszczona, co wymaga niezwykłej dokładności i dużego wkładu pracy. Również uszka filiżanek, wcześniej odlane w specjalnych formach, są doklejane ręcznie. Duża część wyrobów, takich jak talerze czy półmiski, jest tworzona w prasie izostatycznej, dzięki czemu talerze są zawsze kształtne oraz lekkie. Po wyjęciu z prasy talerze przechodzą przez ręce człowieka. Wyroby o bardziej skomplikowanych kształtach, jak imbryk, mlecznik czy cukiernica, są wykonane w technologii odlewania. Praca zaczyna się od przygotowania formy matki. Po jej zalaniu gipsem uzyskuje się formy robocze. W takich formach wyspecjalizowani pracownicy wytwarzają produkty odlewane. Wyrób po odlaniu jest ręcznie czyszczony. Proces ten wymaga dokładności i poświęcenia znacznej uwagi. Wyroby po oczyszczeniu wędrują do pierwszego wypału, zwanego wypałem biskwitowym. W temperaturze 800 stopni Celsjusza produkty są wypalane i uzyskują dużą nasiąkliwość, dzięki czemu lepiej przyjmują szkliwo, które pokrywa produkt finalny. Proces szkliwienia może być ręczny lub zmechanizowany. Wyroby po szkliwieniu podlegają wypałowi w piecu ostrym w temperaturze około 1400 stopni Celsjusza. Po wypale produkty wymagają czyszczenia stópek. W przypadku wazy jest to czynność wykonywana ręcznie. Wymaga niezwykłej dokładności i może być przeprowadzona wyłącznie przez doświadczonych pracowników. Po jakościowym sprawdzeniu wyrobów białych rozpoczyna się ich dekorowanie. Zdobienie porcelany to faza wymagająca udziału artysty. Dekoracje obecnie przygotowuje się często na ekranie komputera. Z rysunku powstaje kalkomania, która po pocięciu na pojedyncze elementy będzie nakładana na porcelanę. Stempel spodni z nazwą producenta i fasonu to również kalkomania. Kalkę girlandową nakładają tylko doświadczeni pracownicy. Innym procesem jest ręczne malowanie linii złotych lub platynowych. Precyzyjne ruchy pędzla pozwalają na uzyskanie perfekcyjnych wzorów. Produkty po nałożeniu kalki lub malowaniu trafiają do wypału, który utrwala dekoracje. Gotowe elementy porcelanowej zastawy pakowane są w estetyczne kartony, które zapewniają bezpieczeństwo kruchego produktu. Serwis Maria Paula, prezentowany w pełnej okazałości, podkreśli uroczystość i smak wyjątkowych chwil spędzonych przy stole.